Witamy Was serdecznie. Jesteśmy nad Krutynią. Instytut Rybactwa Śródlądowego zorganizował konferencję dla wszystkich użytkowników jezior, rzek i zbiorników zaporowych. Jest to już 27. konferencja? Szósta. Konferencja. Spotkałem oczywiście na niej pana Andrzeja, znanego Wam już, Andrzej Kapusta, doktor, pracownik Instytutu Rybactwa Śródlądowego. Tak jest, dziękuję za zaproszenie. I dzisiaj porozmawiamy sobie o temacie, który wysyłaliście mi zapytań dosyć dużo, zwłaszcza po śledzeniu jesiotrów, dotyczących znakowania ryb. I pan Andrzej przywiózł na moją prośbę mnóstwo tutaj znaczników, które będziemy starali się poszczególnie tutaj omówić i pokazać Wam. Pierwsze podstawowe pytanie, trywialne, ale trzeba od tego zacząć. Po co dzisiaj powinniśmy, uważam, częściej wykorzystywać te metody znakowania ryb w naszej, nazwijmy to, gospodarce, czy niekoniecznie gospodarce, w ogóle również w naturze ryby? To nam pomaga podejmować rozsądne decyzje, tak? Chcemy wiedzieć, co się dzieje z rybami, z tymi, które wypuszczamy, wpuszczamy do wody. Chcemy zobaczyć, w jaki sposób ryby reagują na zmiany środowiska, na zmiany klimatu. Dzisiaj o tym była tutaj mowa na konferencji, tak? Znakowanie ryb pozwala na bliższe przyjrzenie się im. Możemy ocenić bardzo wiele rzeczy, tak? Od najważniejszych, od jej przeżywalności, poznać wiele elementów biologii czy ekologii ryb, tak? Jak ryby rosną, możemy identyfikować każdego osobnika, jak ryby się przemieszczają, jak ryby reagują na przykład na zanieczyszczenie. Gdybyśmy wiedzieli, że wystąpi jakieś zanieczyszczenie, możemy sprawdzać, czy ryby z miejsca, gdzie takie zanieczyszczenie wystąpiło, uciekły, w jakim stopniu uciekły. To pozwala oszacować skalę strat. Przy okazji Odry byłoby dużo... Idealnie, byśmy wiedzieli dokładnie, jaka... No zależy, nie by było znakowanych ryb, ale jaka część danej populacji, przypuśćmy, czy danego gatunku w dopływy wpłynęła, prawda, tak na przykład, jest. Nie? Albo... I jakie? I dlaczego akurat te ryby wybrały takie, a nie inne dopływy? No, widzieliście filmy z jesiotrami. Mamy w zasadzie gwarancję po oznakowaniu tych ryb, że faktycznie popłynęły w stronę morza. No nie znaleźliśmy również ryb, jesiotrów oznakowanych przy tragedii dotyczącej rzeki Odry, więc też możemy, no nazwijmy to, przypuszczać, że pokonały również Odrę w tym czasie około miesiąca, nie, dwóch miesięcy po wypuszczeniu i nie znaleźliśmy żadnej martwej ryby. Na stawach hodowlanych na przykład znakowanie takich osobników jak, no nie wiem, nazwę to karpia podstawowego, da nam na pewno dana informacja po kilkukrotnym złowieniu w różnych okresach, da nam informację, jak ta ryba rośnie, prawda? Gdzie przebywa? Też. Jeżeli mamy większy zbiornik z różnym dnem, w sensie jest głęboczek, jest płcizna, tak, to będziemy urozmaicenie, tego słowa szukałem. Też będziemy wiedzieli, gdzie taka ryba przebywa. Ale jaki jeszcze możesz podać przykład taki ciekawy z Twoich doświadczeń? Jest szereg. Powiem przede wszystkim takie znakowanie pozwala na ocenienie, jaka jest liczebność populacji w jakimś obszarze, tak? Czyli myślę, że to, co wielu interesuje, ile ryb jest pod wodą, tak? To pozwala policzyć, ile ryb jest pod wodą. Jest jedną z metod. Mówiłeś o stawach, więc na pewno w akwakulturze też jest stosowane. Na przykład łososie, które są hodowane w wielkich sadzach, zastosowanie pewnego sposobu znakowania, nie wszystkich osobników, ale na przykład niektórych, znakowania telemetrycznego, tego, co robiliśmy chociażby z jesiotrami, pozwala na wychwycenie zmiany zachowań. Zmiana zachowania może być symptomem na przykład chorób, może być symptomem jakichś problemów z jakością wody, co dla hodowcy może mieć kolosalne znaczenie, bo na przykład może być jakaś reakcja, kiedy wiemy. Kiedy już ryby sną, jest trudno reagować, ale sama zmiana behawioru może wpływać na, być dla nas sygnałem i możemy w ten sposób reagować. Na przykład zabrać ryby z tego miejsca, sadze mogą być opuszczone na głębsze miejsce, gdzie są inne parametry wody.
Ryby mogą być przestać karmione, co może uchronić je przed śmiercią. Więc jest szereg różnych elementów. I znakowanie jest stosowane i w akwakulturze, i w warunkach naturalnych. W naszych jeziorach, rzekach, w oceanach. Dla mnie spektakularnym przykładem wiadomości, które wiemy dzięki znakowaniu, jest to, że moi koledzy, którzy prowadzą badania na tuńczykach, poznakowali tuńczyki u wybrzeży Japonii. Jeden z nich został zarejestrowany u wybrzeży Hiszpanii. Przepłynął dwa oceany. My wiemy, że ryby potrafią migrować na duże odległości, ale dlaczego tuńczyk, który spędził jakiś czas u wybrzeży Japonii, przepłynął do Morza Śródziemnego? To jest zaskakujące. Dla mnie jest migracje ryb są fascynujące, więc tym się głównie zajmuję. No i jest szereg elementów. Tak. Dzięki migracjom możemy potwierdzić. Do tej pory nie jest w 100% nie było potwierdzone, że węgorz tak naprawdę z naszych jezior, z tej rzeki dopływa do Morza Sargasowego. To było pewne przypuszczenie. Do tej pory nie jest to potwierdzone, tak? Oczywiście, że tak. To było pewne przypuszczenie, które wynikało ze złowienia kilku małych larw, takich leptocefalusów węgorza i można było domniemywać, że one tam się gdzieś rozmnażają. Ale czy rozmnażają się węgorze płynące z Europy, które mają daleko, muszą przepłynąć prawie cały Ocean Atlantycki, czy rozrodzają się tam tylko węgorze amerykańskie, a larwy ich są roznoszone na jeden i na drugi kontynent, tego nikt do końca nie określił. I dzięki znakowaniom ryb, z takimi nadajnikami telemetrycznymi, poznaliśmy wiele elementów. Węgorze poruszają się w zaskakujący sposób. Potrafią nurkować w oceanie na bardzo duże głębokości, na kilkaset metrów, 600 metrów. Dla nas, dla ludzi to są ogromne głębokości, trudne technologicznie. Trzeba mieć specyficzne pojazdy morskie, łodzie podwodne, żeby zanurkować na taką głębokość. A ten węgorz sukcesywnie, regularnie, płynąc w ciągu doby, zmienia swoje głębokości. Nocą podpływa bliżej powierzchni. W dzień chowa się na dużą głębokość. Wiemy dlaczego? Nie wiemy dlaczego, ale wiemy, że tak robi. Tak? Może kiedyś odgadniemy, dlaczego tak się dzieje. Więc znakowanie ryb pozwala na poznanie wielu elementów, które wcześniejsze nasze wyobrażenie o rybach trochę wynikało może z pewnych doświadczeń, trochę z jakichś przypuszczeń, teorii. Dzięki znakowaniom wiele z nich potwierdziliśmy, a inne po prostu zostały obalone i wiemy dzisiaj dużo więcej. Ryba też zmienia swoje zachowanie. Rozmawialiśmy dzisiaj o zmianach klimatu i tak dalej i one też mogą mieć czynnik na to, że ona faktycznie zmieni swoje zachowanie w danym ekosystemie, w którym żyje, prawda? Jasne, oczywiście. Czyli mając wiedzę i posiadając wiedzę dotyczącą tego innego zachowania ryb, możemy krótko zareagować, jeżeli zależy nam na tych organizmach, no to wtedy reagujemy i możemy uratować daną populację. Jeszcze a propos takiej ciekawostki, wrócę do reakcji ryb na przykład zanieczyszczenie. Jak zatruwali rzekę Wartę i zbieraliśmy ryby, bardzo mało było sandaczy. Ja nie wiem, czy z tobą rozmawiałem wtedy na ten temat, czy ty mi przekazałeś tę informację, że doszedłeś do badań, które potwierdzają, że sandacz jest w stanie wyczuć zagrożenie toksyczne i kierować się, jeżeli może, do czystej wody. To ty mi przekazywałeś? Nie pamiętam tego, ale wszystkie ryby w pewien sposób reagują, tak? Mają możliwość ucieczki ze strefy zagrożenia. Mają szereg zmysłów, którymi odczuwają, tak? Mają bardzo dobrze, bardzo mocno rozwinięty zmysł, nazwijmy to węchu, ale ten węch jest oparty na receptory chemiczne. Odbierają wiele substancji chemicznych dzięki tym receptorom, więc nawet minimalne ilości, które w wodzie mogą być rozpuszczone, jakichś substancji chemicznych, ryby mogą to wyczuć i mogą zareagować. Jeżeli tylko mają szansę odpłynąć, będą odpływały, tak? Reakcja ryb zależy od wielu czynników, od tego, od rozmiarów. Większe ryby mają większe zdolności reakcji i odpłynięcia na większe odległości, mniejsze mają mniejsze. Czasami to jest kwestia jakichś zapór, które są wybudowane, jakichś jazów, które są na rzekach i niektóre ryby są w stanie je pokonać, inne nie. No. Czy receptory w linii nabocznej też mogą temu posłużyć? Tak, receptory w linii nabocznej.
One odbierają głównie zmiany mechaniczne, fizyczne, tak? Ciśnienia, które się rozchodzi. Tam po prostu przepływa przez receptory w linii nabocznej woda. Ryby mają podobne receptory nie tylko w linii nabocznej, to zależy od gatunku. Jest szereg gatunków, które ma te same receptory na przykład na głowie. Na pysku, sum na przykład. Bardzo dużo ma takich receptorów. Więc ryby mają różnego, mają wiele zmysłów, tak? Odbierają to, jedne słabo widzą, inne widzą dużo lepiej, więc generalnie mogą reagować. W sytuacji, kiedy mamy zatrucie takiego ekosystemu jak Odra, duża rzeka, płynie toksyna, reakcja pewnie wystąpiła, ryby uciekały, tak? Tylko jeszcze muszą mieć gdzie uciec, tak? Jeżeli rzeka miałaby Starorzecza, uciekłyby do Starorzeczy, tak? Jeżeli miałaby otwarte dopływy, wchodziłyby do otwartych dopływów. No to jest rzecz normalna. Dobrze, bo o rybach można długo, jest to niesamowicie ciekawe, a my przechodzimy teraz do znaczników. Dobrze ja to nazwałem tak ogólnie, czy jeszcze można jakieś inne... Znaczy, ja powiem tak, język polski niestety ma tu pewne ograniczenia. Wszystkie to możemy nazwać znaczki, tak, jak jakiegoś typu znakowanie to jest. W języku angielskim mówimy mark and tag, tak? Czyli są pewne elementy, które nam oznaczają ryby w jakiś sposób. I na przykład użycie takiej alizaryny, czyli barwnika chemicznego, to jest mark, tak? Czyli to jest znakowanie. W tym wypadku alizaryna jest substancją, która jest związana w otolitach, czyli w takich elementach kostnych, które ryby mają w głowie. Mają trzy różne otolity i tam tworzy stałą, nierozpuszczalną sól, która jest widoczna w świetle UV, o określonym widmie światła UV i pozwala nas na powiedzenie, że ta ryba w ten sposób została poznakowana. Możemy na przykład te ryby znakować w inny sposób. Na przykład szokiem termicznym albo szokiem ciśnieniowym. I ten szok też będzie zaznaczony w takich otolitach, tak? Czyli może być znakowanie bez użycia jakiejś substancji, ale tylko poprzez działanie fizyczne, tak? A jeżeli wpuścimy tą rybę po zainicjowaniu tego szoku i ona będzie w środowisku naturalnym miała również jakby taki szok, będzie to zaznaczone? W sensie tak, naukowiec to wychwyci obydwa i sparametryzuje odpowiednio? Znakując musimy mieć pewną próbę, na której weryfikujemy, czy to nasze znakowanie jest... Mówiąc o szokach termicznych czy ciśnieniowych, to przy znakowaniu tworzymy takie warunki, które są bardzo mało prawdopodobne w warunkach naturalnych. Tak? Czyli bardzo szybki wzrost temperatury albo obniżenie temperatury, bardzo duża zmiana ciśnienia. Dostosowujemy sposób do tego, jakie mamy warunki, czy... Jasne. Sama natura też, naturalnie ryby są oznakowane. Na przykład formy barwne. U niektórych gatunków można rozpoznawać osobniki poprzez ich ubarwienie, tak? Mają kropki, mają pewne elementy, jest szereg gatunków, które można tak rozpoznać. Ale bardzo dobrym znakowaniem, które pozwala na pewne rozpoznanie pewnych elementów, jest przemieszczenie się do innego środowiska. Na przykład jesiot, którego wypuściliśmy, mógł, żyjąc w wodach słodkich, ma pewien możliwość wbudowania pewnych minerałów w swoje ciało, tak? I te minerały na przykład mają różny skład izotopowy. Jest kilka pierwiastków, które mierzy się w tych elementach kostnych. Jeżeli te ryby wpłyną do morza, tam są inne minerały, inne izotopy tego samego pierwiastka, on się wbudowuje w otolity czy w elementy kostne, u jesiotrów na przykład w płytki też kostne, ale już jest inna proporcja tych izotopów. I dzięki temu możemy na przykład stwierdzić, że ta ryba wypłynęła z wody śródlądowej, z wód słodkich do wód słonych. A później mogliśmy ją złowić w wodzie słodkiej znowu. I to nam pozwala... Będzie to widoczne w sensie... To wymaga bardzo specjalistycznego sprzętu. My dzisiaj o tym chyba nie będziemy mówili, ale chcę powiedzieć, że znakowanie może być w przeróżny sposób. Natura sama znakuje ryby, my też znakujemy, tak? Mówiłem o tej alizarynie. Ryby muszą być przez jakiś czas w roztworze takiej substancji. Barwnik utrwala się w elementach kostnych. Wypuszczamy te ryby, jak ją złowimy, musimy tą rybę niestety zabić, wyciągnąć ten otolit, tak.
oszlifować go i sprawdzić pod mikroskopem, czy jest znaczek barwny, tak? Świecący w świetle UV. Do zastosowania również dla wylęgu? Tak, przede wszystkim. O, ponieważ małe ryby trudno jest znaczkować. Nie założymy w inny sposób. Takiego znaczka na przykład. Tak. Jest kilka elementów. Stosowany często, nie? To stosujemy teraz przy naszych badaniach nad efektywnością zarybień pstrąga potokowego, szczupaka, stosujemy alizarynę. Jest kilka innych substancji chemicznych, które mogą być też stosowane. Alizaryna, to jest alizaryna redes, jest najskuteczniejszym dla wielu gatunków. Drugi typ znaczków to są znaczki zewnętrzne typu karlin, tak? Każdy z tych znaczków to jest, ma, może rozpakuję jakąś część, wyciągnę jeden. Ma tabliczkę, tabliczka jest z indywidualnym kodem, tak? To pozwala nam, tam to było znakowanie masowe, tylko wiemy, że ryby są oznakowane. Tutaj wiemy, że jest to osobnik, którego wcześniej mieliśmy w ręku i którego mogliśmy zmierzyć, zważyć, wiemy skąd pochodzi, gdzie go wypuściliśmy. To jest znaczek zewnętrzny, przyczepia się najczęściej u podstawy płetwy grzbietowej i on utrzymuje przez pewien czas. Wiemy też z naszych różnego rodzaju doświadczeń naszych, innych naukowców, że jednak po pewnym czasie ryby tracą te znaczki. Tak? Te znaczki zewnętrzne mogą mieć różną kształt, formę. Ale idea jest podobna gdzieś w jakimś elemencie najmniej przeszkadzającym rybie. Taki znaczek jest mocowany. Tutaj przebijamy dwie igły u nasady płetwy grzbietowej i przez kilka lat na pewno się utrzyma. U ryb żyjących w pelagialu dłużej, u ryb żyjących... Celowo jest, widzę taki, rozumiem, że to z doświadczenia wynika, że tu jest mocowanie, a osobno jeszcze na luźno jest luźnym to, że, właśnie, tak, żeby... Tak. No to jak ryby rosną, no to niestety może to wrastać też w ich tkankę, więc... Z pewnym luzem, jeżeli ktoś ma pewne doświadczenie w tym, to łatwo sobie poradzi z oznakowaniem tego typu znaczkiem ryb. Zachęcam, że jeżeli ktoś złowi rybę z jakimkolwiek znaczkiem, to żeby przesyłać do instytutu. Bardzo ważne, będziemy to powtarzać, faktycznie dzielmy się tymi informacjami, bo to jest niezwykle ważna informacja. Naukowcy nie są w stanie cały czas być nad wodą. Te ryby dalej żyją z tymi znaczkami, a informacja przesyłana jest niezwykle istotna do tego, żeby nawet po późniejszym czasie, po zakończeniu tych głównych badań, mieć jeszcze kolejną informację właśnie, że no, my czekamy na tego jesiotra, który by się pojawił w Niemczech czy w Norwegii, prawda? No i zobaczymy. No i to też zależy właśnie od tego, żeby człowiek dzielił się tą informacją zawsze do instytutu, do ośrodka naukowego. Ośrodki naukowe znają sposoby, wiedzą kto znaczył. Tutaj polecam Instytut Rybacza Śródlądowego lub też nawet przez kontakt ze mną. My z Andrzejem tutaj przekazujemy sobie te informacje. Ostatnią taką ciekawostką możemy wam powiedzieć, został wysłany tego typu nadajnik z sandacza, który był kupiony przez, okazuje się, bo ja myślałem, że wcześniej złowiony, kupiony przez kolegę, wysłał ten nadajnik do nas, on jeszcze działał, okazało się, że był zakupowany dokładnie w tej samej firmie, której my zamawialiśmy znaczki, nadajniki dla jesiotrów, więc wskazał nam ten producent, kto kupował te numery znaczków. Okazało się, że Estończyk, prawda? Tak. W jeziorze Peipus prowadzili badania nad migracją sandacza i w taki sposób wiemy, że ten sandacz został złowiony tam i sprzedany. Nie przepłynął, bo jeszcze myśleliśmy, że jak Estonia, to jakim cudem pokonał taką trasę i po co? Ale okazuje się, że ktoś tam z tego jeziora kupił rybę, przywiózł do Tolkmicka bodajże, no i sprzedawał ją jako świeżą rybę z zalewu. Być może, tego nie wiem. Okej. Okay. Dobrze, następne znaczki. Ten znaczek to był znaczek zewnętrzny, który widzimy, że ryba ma na sobie. Taki stosowaliśmy też przy okazji, jeszcze powiem, u jesiotrów. Oprócz tego, że niektóre z nich miały nadajniki, o których zaraz, to numer danego jesiotra i przypisany miał, więc
Też oczywiście wszystkie znaczki stosowane są na rybach, które mają... chyba każda ryba wtedy na takich badaniach jest mierzona, ważona, więc możemy potem po krótszym, dłuższym czasie zobaczyć, jak rośnie w naturze i tak dalej. Okej. Następna rzecz to są znaczki typu wewnętrznego, które nie widzimy, że są na zewnątrz ryby. Tu mam całą szpulkę drutu, wydaje się prosty drut, ale uwierzcie na słowo, tego my nie widzimy, nie wiem czy to kamera pokaże. Ten drut jest zakodowany, on ma kilka bardzo specyficznych elementów, a mianowicie jest tutaj mały kod serii, ten drut jest cięty przez nasze urządzenia do znakowania na odcinek o długości 1,6 mm, 1,5 mm mniej więcej. Ma średnicę 0,25 mm i jest to znaczek, kodowany znaczek magnetyczny. Tak? Ten drut jest namagnesowany, mamy czytnik, który pozwala nam bez konieczności zabijania ryby sprawdzić, że w tej rybie jest znaczek z takim. Wewnątrz. Tak. I na przykład tutaj do Jezior Mazurskich wypuściliśmy bardzo kilkanaście lat temu bardzo dużo węgorzy ze znakowaniami i teraz dzięki temu wiemy, jak one szybko przyrastały, jakie osiągają rozmiary oraz weryfikujemy nasze zdolności do odczytu wieku na podstawie otolitu. Tak? Ważne przy węgorzach, bo jest problem z zarybieniami węgorzem. Tu jest takie proste urządzenie, my najczęściej niego nie korzystamy, korzystamy z takich urządzeń automatycznych, dużych, ale taki ręczny chciałem pokazać. Ten drut jest cięty na niewielki fragment, zdejmę tutaj nasadkę. Igłę wbijamy w jakąś tkankę, może być to na przykład w mięśnie, może być to w jakąś część w głowie, na przykład w operculum. Sandacz ma taki duży policzek. Tak, mięśniowy i tam się bardzo dobrze trzyma. W różne elementy to może być. Może być w płetwę na przykład wbite, jeżeli chcemy dowiedzieć się, z jakiej to jest serii, bo tu jest każda seria ma swój kod. Tu mamy zapisany, jak ten kod się nazywa. 237205. I te cyfry tutaj są na tym... Ta szpula jest tym kodem, okej. Okay. Tak. I co 1,5 mm jest ten kod, tak? On jest taki malutki, ale my go możemy pod mikroskopem odczytać. Jeżeli chcemy przeżyciowo sprawdzić, to powinniśmy kilka takich znaczków w rybie umieścić. Na przykład w większych osobnikach można wbijać w płetwy piersiowe albo brzuszne i ten kawałeczek płetwy odciąć. Ona rybie odrośnie. Stamtąd wyciągniemy ten znaczek i sprawdzimy, z jakiej to jest serii. Jest to opatentowane przez amerykańską firmę Northwest Marine Technology i oni są producentem tego typu urządzeń, które pozwalają na znakowanie ryb też na skalę masową. Tak? Tu można w milionach, mamy ręczne, ale tam jest produkcja też zautomatyzowanych kontenerów, które stawia się w miejscu gdzieś przy jakiejś wylęgarni, gdzie pompa zasysa ryby i automat je po prostu znakuje. Nie musimy brać ryby do ręki, może automat to zrobić. My nie mamy takiego w Polsce, nie ma, chyba w Europie w ogóle nie ma czegoś takiego. Amerykanie przez wiele lat nie chcieli tego sprzedawać poza USA. Mamy większe urządzenia, takie półautomatyczne, które pozwalają na poznakowanie też. Tam masz licznik, widziałem, tak? Tak, tak, tak. To jest licznik po to, żeby wiedzieć ile ryb. Tak? Okay. Każde naciśnięcie sprawia, że wiem, tak, ile tych znaczków. Do tego jest jeszcze czytnik, który pozwala na sprawdzenie, czy ten znaczek nie wypadł gdzieś albo źle został umieszczony. Dobrze, następne... Zastosowania poza wylęgiem, rozumiem. Od narybku do... W przypadku automatu Amerykanie używają to do znakowania ryb o długości kilkunastu milimetrów, tak? Czyli to jest jeszcze takie stadia larwalne, mogą w ten sposób znakować. Nawet. Następny sposób to jest urządzenie, które barwi, to są znaczki elastomerowe, też ten sam producent. Kilka różnego rodzaju barwników. Tu jest utwardzacz, barwnik, mieszamy to ze sobą. Nie chcę tego robić, bo całe to urządzenie niestety to mi się wtedy zepsuje. Tak, taki znaczek. On przez kilka godzin jest na tyle miękki, elastyczny, że można go wprowadzić pod skórę. Tutaj ważną rzeczą jest, żeby wprowadzać w miejsca, które są transparentne, które łatwo odczytamy. Tak? I sam taki znaczek na koniec mniej więcej wygląda tak. Mamy tu całą paletę barw, w jaki sposób mogą one wyglądać. Jeżeli poświęcimy sobie na to, zaraz tu zobaczymy, jesteśmy na dworze i nie wiem, po pierwsze, czy mam, tak.
jeżeli poświecimy światłem UV, widzimy, że mamy część tych barwników w świetle UV. One są dużo lepiej widoczne. A połóż tutaj, zobaczymy. O. Najlepiej to widać w ciemności byłoby. Tak, 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 tak. Ale generalnie u góry mamy barwniki, które są w świetle UV. One zmieniają, łatwiej są do zobaczenia. I u dołu, niestety nieświecące na UV, są trudniejsze do oznakowania. Jeżeli ktoś by chciał używać, to sugeruję stosowanie tych ze światłem UV, czyli barwników UV. I nie wybierać blisko z sobą, tak, trudnych do rozpoznania, bo zielony z żółtym po pewnym czasie się będą zlewały. A, tak? Czyli na przykład wybrać pomarańczowy i niebieski. One nie będą się z sobą blisko, tak? Purpurowy i różowy na pewno będą po pewnym czasie wyglądały tak samo. Zastosowanie kilku kombinacji takiego barwnika zewnętrznego, umieszczanego na przykład. My gdzie umieszczamy takie barwniki? Umieszczamy na głowie ryb, na brzuchu, gdzie najczęściej ryby są niewybarwione, mają jasne ciało. Użycie kilku takich kolorów w kilku różnych miejscach pozwala praktycznie na indywidualne oznakowanie ryb. Trzeba tylko sobie... Dobrze słyszałem, że dorsze w ten sposób u nas w Bałtyku były znakowane? Nie wiem, nie znam tych badań. Prawdopodobnie tak. Jest to stosowane na dużą skalę w Polsce. My stosowaliśmy dla kilku gatunków, dla szczupaków, sandaczy, dla pstrągów. Mamy w planach teraz dla siei. Moi koledzy z Uniwersytetu Łódzkiego stosują to dla minogów, takie barwniki. W sumie jedna z najtańszych metod znakowania i pozwalająca na... też się utrzymuje przez kilka lat. To w zależności, jeżeli ryba rośnie, wybarwia się, to niestety może być trudniejsze z identyfikacją, ale przynajmniej kilka lat utrzymuje się taki znaczek barwny w ciele. Następny element, który stosujemy, każdy z nas z tym się spotkał. Bardzo często wchodząc do sklepu, wchodzimy przez pewną bramkę, która zabezpiecza przed kradzieżą czegoś tam. Tam jest taki sam układ, tak? To jest, ja tu wyciągnę, to jest znaczek, który my nazywamy PIT tagiem, tak? Czyli PIT, znaczek PIT, Passive Integrated Transponder, transpondery, tak? Tu jest układ elektroniczny, ale nie ma baterii. Bramka na szczytnik indukuje wysłanie sygnału przez ten nadajnik, tak? To jest nadajnik bez baterii. Każdy z nich ma zakodowany tutaj numer. Jeżeli umieścimy to w rybie i ona go nie zgubi, bardzo rzadko gubią, to taki znaczek będzie przez całe życie w tej rybie. Pozwala nam na identyfikację. Bardzo często tarlaki są w ten sposób, po to, żeby hodowca mógł wiedzieć, które ryby z sobą rozmnaża, jakie są efekty ich tarła, to może sobie w taki sposób oznakować. To jest sam znaczek. Idea jest bardzo różnego rodzaju sposoby są znakowania, ale powiedzmy, że rozpakujemy jedno taki. Chciałem zapytać, jak go aplikujemy. Mamy prostą igłę. Możemy sobie wstrzelić gdzieś tutaj. Tu widzimy na końcu tej igły, że jest, już wystaje ten znaczek typu PIT. Może gdzieś tutaj nad takim szarym będzie łatwiej nam złapać ostrość. Umieszczamy pod skórę, wprowadzamy na odległość mniej więcej milimetra, raczej nie w głąb ciała, tylko tak pod skórę. Do mięśniowo. Może być do mięśniowo, może być u sandacza też w ten mięsień policzkowy. Są różne wielkości, różne technologie. Może być stosowany automatyczny odczyt znaczków, na przykład możemy położyć antenę tutaj na rzece. I ryby przemieszczając się będą wzbudzały ten sygnał i będziemy wiedzieli, że przepłynęły w to miejsce. Moi koledzy w Czechach prowadzą takie badania na populacji bolenia, który migruje ze zbiornika zaporowego do rzeki na tarło i dzięki temu na przykład wiedzą, że te bolenie nie płyną na tarlisko i zostają tam, tylko wielokrotnie pokonują. Przypływają na tarlisko, są tam przez kilka dni, spływają w dół. Rekordzista w jednym sezonie 42 razy to zrobił. Nie wiedzieliśmy o tym nigdy, nie spodziewaliśmy się, że tak. Nikt by tak nie pomyślał, nie? No, płynie w tak, celu i wraca, nie? Tak, taki wysiłek, żeby mieć skuteczną reprodukcję, tak? Może jedno tarło niekoniecznie być efektywne. Coś mu przeszkodziło? Tak, jakiś czynnik? Może się spłoszył?
Pewnie to był samiec. Tak, z tego co pamiętam, to był samiec, no ale generalnie można to stosować w obiektach hodowlanych, można to stosować na łowiskach. Mamy poznakowane wszystkie osobniki, tak? Wiemy, jak one przyrastają, ile razy był złowiony. Wiem, że wędkarze potrafią rozpoznawać, nazywają karpie. Niektórzy sami sobie gdzieś tam oznaczają, nie? Ten znaczek jest relatywnie tani, on kosztuje kilka złotych, tak? Czytnik kilkaset złotych i to pozwala na znakowanie ryb i indywidualne ich rozpoznanie. Wszystkie... Ale ten odbiornik jeszcze trzeba mieć. Tak, taki czytnik właśnie. Tak, nasze wszystkie tarlaki jesiotrów są w taki sposób poznakowane. Instytut był prekursorem znakowania ryb tymi pittagami. Pierwsze były w 90-tych latach sprowadzane do Rutek, do naszego zakładu, gdzie hodowane są ryby łososiowate i tam były znakowane przede wszystkim pstrągi tęczowe w celu selekcji takich rodzinowych. Stosowano to. Na koniec nadajniki biotelemetryczne, tutaj radiowe. A przepraszam, wrócę jeszcze do tego pittaga, tak? Dobrze powiedziałem? Tak. Bo jego cechą jest to, że on nie ma baterii. Nie ma baterii. Czyli dożywotnie działa? W sensie, tak, znaczy... Tak, tak, tak. Ale jaja. Do końca życia ryby będzie taki nadajnik. Tu mamy nadajniki radiowe z różna wielkość baterii. Duża bateria działająca może być, tu są małe bateryjki działające przez krótszy okres czasu, tu są dwie takie małe bateryjki, tak widzimy, jest układ elektroniczny, antena, którą najczęściej niewielki fragment, to są nadajniki wyciągnięte z jakichś ryb, które zostały złowione. Antena wystaje na zewnątrz, to jest w jamie ciała, tak? Taki nadajnik. Okay, trzeba zapytać. Indywidualnie musimy zrobić operację, ryba uśpiona. I wypuszczamy taką rybę do wody. Możemy dzięki temu poznać przeżywalność, miejsca, gdzie przebywają. To pozwala nam za pomocą anteny radiowej i odbiornika radiowego odnaleźć rybę. Czyli możemy, nie musimy mieć urządzenia, które jest pod wodą. Możemy sobie naziemnie, na przykład tu, jak jesteśmy przy takiej rzece, Krutynia. Najlepiej by się właśnie ta metoda radiowa sprawdziła. Ona się dobrze sprawdza w wodach słodkich i niezbyt głębokich. Tak? Głębokość powyżej 10 metrów już jest trochę, po prostu głębokość ogranicza sygnał radiowy. Zakłóca, ogranicza. Jego zasięg jest dużo mniejszy. I tu bardzo specyficzny nadajnik. Ojej. Też radiowy, duży, jest to nadajnik zewnętrzny, tak? My go przymocowaliśmy, też jest zdjęty ze szczupaka, który pływał kiedyś z nim, ale pewnie został złowiony albo znaleziony. Część tych nadajników znalazłem w lesie albo w miejscu, gdzie wydra żerowała, tak? Układ... Nawet? Tak. Bateria litowa, układ elektroniczny, który generuje sygnały i ten nadajnik przyczepiany jest na zewnątrz, tak? Do ciała ryby, tą linką stalową. Na przykład u nasady płetwy grzbietowej. Jest antena, ryba pływa z takim nadajnikiem. No to jest już duży, ciężki nadajnik, więc wymagał dużej ryby, tak, żeby ta ryba ważyła trochę, żeby dzięki temu można zobaczyć, gdzie ona jest. O ile pamiętam, to te nadajniki działały przez też około 2 lata. Około 2 lata. Tak, tu jest... Z takim nadajnikiem, z anteną był złowiony ten potężny jesiotr w Odrze, który był wypuszczony przez Niemców, tak? Ten nieszczęsny, w sensie nasz nieszczęsny, Nie, takich nie miał. Nie miał. Myślałem, tu jeszcze pokażę jeden bardzo specyficzny nadajnik. To jest typowy nadajnik też radiowy, który zaszywamy do jamy ciała, ale on ma bardzo charakterystyczną rzecz, nie wiem czy to będzie słychać, ma grzechotkę. Tak. Ta grzechotka jest... Tu. Słychać. Tak. A powód? Ponieważ jest to nadajnik z funkcją aktywności. Nadajniki telemetryczne mogą wysyłać różne sygnały. Oprócz tego, że zidentyfikujemy, gdzie jest ryba, to na przykład możemy sprawdzić, czy jest aktywna. I tu jest funkcja aktywności, czyli jeżeli ryba stoi w miejscu, to sygnał jest nadawany na tej samej częstotliwości, ale w różnym czasie, tak? A jeżeli się rusza, to jest szybciej ten sygnał, tak? I wiemy, że ryba na przykład odpływa, tak? Jeżeli byśmy ją znaleźli w jeziorze, nie widzieli jej, to nie wiemy, czy ona w tym miejscu stoi, czy może my się przemieszczamy. Ważna informacja. A tutaj dzięki takiej funkcji aktywności wiemy, że ryba jest aktywna. Na przykład czasami nie możemy rozpoznać, czy ryba jest żywa, czy już jest martwa. Czy nadajnik został wyciągnięty z ryby, a ryba zabrana, a nadajnik wyrzucony do wody. Więc wiemy, że jeżeli przez 24 godziny nie porusza się, to zmienia się ten cykl wysyłania tego sygnału.
U ryb przydennych ciekawe, u suma dobre do zastosowania generalnie. Tak, i generalnie nadajniki telemetryczne, czy to takie radiowe, czy takie jak tutaj mamy hydroakustyczne, mogą pokazywać nam kilka elementów, tak? Czyli lokalizację miejsca ryby, mogą wysyłać sygnał o temperaturze wody, w której ryba jest, bo ryba ma taką samą temperaturę, jaką temperatura otoczenia, tak? Najczęściej są małe wyjątki, chociażby tuńczyki mogą mieć ciut wyższą temperaturę niż temperatura wody, ale generalnie może mieć wysyłać sygnał, gdzie jest zakodowana temperatura wody. Może być sygnał, który będzie podawał, jaka jest głębokość, na jakiej woda przebywa, ryba przebywa, albo najczęściej głębokość jest funkcją ciśnienia, na jakim ciśnieniu jest, tak? Może podawać informacje na temat właśnie aktywności. Na przykład nadajniki akcelerometryczne, nasze telefony mają taką funkcję akcelerometru, tak? Dzięki temu, że on się rusza, to na przykład wiemy, że jest w ruchu, tak? I można zlokalizować. Ale w telefonach to jest i nadajniki też takie funkcje akcelerometryczne mają. To pozwala nam określić, czy ryba jest aktywna, z jaką prędkością płynie. Jeżeli to jest zweryfikowane, to też możemy określić kierunek, tak, w którą ryba przebywa. Czy płynie do góry, czy na dół, czy przemieszcza się do przodu, czy gdzieś jakąś w bok płynie. Czyli tu mamy nadajniki hydroakustyczne. Ich specyficzną cechą jest to, że ja jeszcze do tej pory nie spotkałem ani jednego nadajnika hydroakustycznego, żeby był transparentny i żeby można było zobaczyć, jak wygląda bateria i układ. Tak? Aha. Najczęściej mają kolor nietransparentny. Wszystkie te, które my kupowaliśmy, zawsze były czarne, ale wiem, że są niektóre firmy, które produkują na przykład szare, ale nie są transparentne. I tutaj może być to ten nadajnik. My klasycznie go wszczepiamy do jamy ciała. Tak jak u jesiotrów, wielu gatunków ryb. W ten sposób operacja, kilka szwów chirurgicznych, wypuszczamy rybę do wody bądź do jakiegoś miejsca, gdzie przez jakiś czas przetrzymamy tę rybę, sprawdzimy. Zawsze sprawdzacie, czy to się udało. Prawda? Tak. Ale czasami są naukowcy, którzy prowadzą badania w ten sposób, że złowią dziką rybę w terenie wielkiego jesiotra, założą mu ten znaczek. I zaraz no muszą tak, wypuścić, tak. Te nadajniki, szczególnie duże niektóre, mogą być na takich rozmiarów. Mogą być przyczepiane też na zewnątrz. Można je przyczepić na zewnątrz jakimś układem takim, zamontować tak jak tu nadajnik ten radiowy. Nie trzeba robić wtedy operacji. Mogą być te nadajniki zaczepiane też w takiej formie takiego spaghetti, które wbija się w ciało. Na przykład w taki sposób są znakowane rekiny. Trudno byłoby rekina tak od razu wyciągnąć. Czasami harpunem taki rekin w taki sposób jest znakowany. Hydroakustyka bardzo dobrze sprawdza się w wodach głębokich, czy to morskich, czy słodkowodnych, nie ma znaczenia, ale bardzo dobrze się do tego nadaje. Zasięg takiego nadajnika zależy od pogody. Tak? Jeżeli jest duże falowanie, jest mniejszy. Jeżeli jest, zależy od baterii, programowania. Tak? Ta sama bateria może wysyłać sygnał o większej mocy, wtedy będzie krócej on działał, bądź o dłuższej. One są programowalne, każdy ten nadajnik jest programowalny. Może być programowanie, że będzie raz w tygodniu się uruchamiał, albo że ciągle będzie wysyłał sygnał. My najczęściej, żeby oszczędzić baterię i używać dłużej tych nadajników, kupujemy nadajniki o losowym czasie wyłączenia, tak? Czyli zakładamy, że w pewnym czasie musi być przynajmniej raz wysłany sygnał. I to już sobie można wybrać, na przykład między 30 a 60 sekund, żeby w tym czasie był wysłany sygnał, co się dzieje z tą rybą. Jeżeli to jest rzeka, no to może ten sygnał nie powinien być zbyt długa przerwa, ale w jeziorze, gdzie mamy niewielki zbiornik, gdzie ryby są prawie cały czas w zasięgu odbiornika, no to w ciągu roku z takiego jednego nadajnika można uzbierać milion odczytów, tak? Koledzy z Niemiec, którzy badają przemieszczanie się ryb w rejonie Ruki, szczupaków przede wszystkim, gdzie mają zamontowanych 150 receiverów i liczymy na to, że może nasze jesiotry tam się zarejestrują, no to w ciągu jednego sezonu odczytują około 30 milionów danych zapisanych o rybach. Tak? Czasami, jeżeli nadajnik ma funkcję jakąś, no to oddzielnie jest wysyłana identyfikacja nadajnika, a oddzielna na przykład funkcja głębokości, tak? Dwie kolejne rubryki, ale generalnie Excel nie ma tyle wierszy, żeby można było to wszystko zarejestrować.
Dobrze, rodzajów jest faktycznie mnóstwo. W zależności od potrzeb, czy danego gospodarza, czy no chciałbym nazwać to stowarzyszenia, czy fundacji, czy kogoś, kto interesuje się. Głównie to jest w tej chwili stosowane jednak dla nauki, nie? No i dobrze oczywiście, prawda? Natomiast fajnie by było, żeby bardziej, częściej stosować w ogóle znakowanie i... Na świecie wiele organizacji pozarządowych, różnego rodzaju fundacji, stowarzyszeń prowadzi badania naukowe. Albo prowadzi działania praktyczne, na przykład oceniają możliwość migracji ryb, tak? I stosują różnego typu znakowania. My pokazaliśmy tylko niewielką część z różnych znaczków. Ja nie wszystkimi dysponuję. W telemetrii, w biotelemetrii używa się też nadajników satelitarnych, które przez pewien czas rejestrują, gdzie ryba przebywa, tak, głębokość, lokalizację. Później są zaprogramowane do odczepienia się, wypływają na powierzchnię i tam wtedy kontaktują się z satelitą, wysyłają sygnały, tak. Albo mogą się kontaktować z satelitą wtedy, kiedy ryba podpłynie pod powierzchnię. Jeżeli wiemy, że co jakiś czas musi przepłynąć do powierzchni, to tak. Jest naprawdę dużo tego. Tutaj tylko sygnalizowaliśmy, jak to wygląda. Jeżeli ktoś jest zainteresowany, zapraszam do kontaktu. Zapraszamy. Mamy pewien pomysł tutaj wspólnie. Na razie nie będziemy go zdradzać. Pojawi się on być może w następnym roku. Będziemy prosić też o Waszą pomoc, o środki i pewną organizację. Ale to o tym potem. Dziękuję bardzo. Subskrybujcie kanał, jeżeli Was takie treści interesują. Zadawajcie pytania. Pozdrawiamy serdecznie z Nad Kutymi. Tak, pozdrawiamy. Zapraszamy na Mazury. Dziękuję.